piąta jubileuszowa edycja kongresu Safe Place to jak zawsze wydarzenie naukowe, merytoryczne i networkingowe zarazem. W tym roku debatowaliśmy o zagrożeniach tych najbardziej aktualnych, czyli o zagrożeniach hybrydowych, terrorystycznych i wreszcie rozmawialiśmy o przygotowaniu obronnym obiektów. Odwiedziło nas w tym roku ponad 350 uczestników, przede wszystkim reprezentujących administrację publiczną, rządową i samorządową, operatorów infrastruktury krytycznej, obiekty publiczne, a także ośrodki naukowe i eksperckie. Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni jako wydział i tutaj głównie Instytut Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału. Jestem przekonany, że kolejna edycja zakończy się sukcesem, zadowoleniem wszystkich Państwa. Myślę, że wartość kongresu jest szczególna, ponieważ NATO, a szczególnie program NATO VIP, jest zainteresowany różnymi obszarami. Natomiast w ostatnim czasie szczególnie zainteresowanie wzrosło obszarem tak zwanego kontrterroryzmu, czy przeciwterroryzmu, czy antyterroryzmu. Kongres jest bardzo ważnym wydarzeniem na krajowej scenie związanej z bezpieczeństwem. Mamy piąty kongres, także to już świadczy o tym, że mimo upływu lat jest tematyka nadal aktualna i nadal aktualnie i czynnie ludzie biorą udział w tym kongresie. Także ja tylko mogę pogratulować organizatorom kongresu, wyrazić nadzieję, nawet pewność, że będzie on kontynuowany przez następne lata, a wnioski, jakie zostały sformułowane po kongresie, znajdą swoje urzeczywistnienie w realnych działaniach. Myślę, że kongres jest dobrą okazją do tego, aby osoby zajmujące się danym zagadnieniem, ale z różnych perspektyw, miały okazję spotkać się, wymienić myśli, dobre praktyki, swoje spostrzeżenia, nawiązać kontakty, które później będą mogły być rozwijane w drodze kontaktów badawczych, zawodowych, branżowych. Kongres Safe Place ma wartość dla wszystkich uczestników, którzy biorą w nim udział. Mamy tutaj synergię podmiotów odpowiadających za bezpieczeństwo publiczne, czyli różnego rodzaju instytucje, służby. Mamy podmioty ze sfery prywatnej, firmy ochrony. Mamy podmioty związane ze sferą nauki. Na obszarze kolejowym jest to priorytet, tak naprawdę nawiązywanie kontaktów, wsłuchiwanie się, współpraca z innymi formacjami, z różnymi branżami w zakresie bezpieczeństwa to efekt tak naprawdę możliwości wykorzystywania tych wszystkich elementów do dalszej współpracy, dalszej pracy, rozwijania się, czyli rozwoju całej formacji. Ta konferencja ma dla nas szczególną wartość, dlatego że wydaje mi się, że poziom nauk o bezpieczeństwie w Polsce jest dosyć wysoki. Natomiast ta technika związana z zabezpieczeniem, powiedzmy, radzenia sobie z zagrożeniami w różnych systemach w Polsce też bardzo szybko ewoluuje i udoskonala się. To jest most łączący praktyków z teoretykami. Podczas debat toczonych w trakcie kongresu jesteśmy w stanie oczywiście wymieniać się doświadczeniami, ale również udaje nam się zidentyfikować nowe obszary, którymi powinniśmy się zajmować właśnie w obszarze bezpieczeństwa, przede wszystkim bezpieczeństwa fizycznego. Udział w kongresie, który przyszło mi uczestniczyć po raz pierwszy, ma bardzo duże znaczenie. Mogę ze strony praktycznej reagowania na zagrożenia terrorystyczne na morzu wymienić doświadczenia z ekspertami. W tym roku oczywiście wszystko jest osadzone w kontekście ogólnej sytuacji w środowisku bezpieczeństwa. Bierzemy pod uwagę doświadczenia najnowsze, te, które zbierają nasi koledzy zza wschodniej granicy w ramach toczącego się konfliktu zbrojnego.
i staramy się w sposób adaptacyjny przekładać te doświadczenia na wnioski, które mogą posłużyć do zwiększenia bezpieczeństwa. Przede wszystkim jako miejsce spotkań ludzi, którzy cały czas funkcjonują w praktyce bezpieczeństwa, z ludźmi, którzy zajmują się teorią, badaniami naukowymi, a przecież w większości wywodzą się spośród praktyków, czyli po zakończeniu służby, po zakończeniu pracy, tak powiem, w linii, zaczęli zajmować się badaniami naukowymi. To połączenie wydaje mi się być niezbędne do tego, żebyśmy wszystkie systemy bezpieczeństwa rozwijali, żeby one były coraz doskonalsze, coraz lepiej funkcjonujące. Wymiana doświadczeń, wymiana możliwości i potrzeb, które kreują się przecież w zmiennym środowisku bezpieczeństwa, daje nam możliwość odpowiedniego reagowania i dostosowywania naszej oferty do zmieniających się potrzeb. Wymiana potencjałów, dużo merytoryki, dużo debat, wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, wymiany poglądów pomiędzy uczestnikami tych debat, to jest ta wartość dodana. To, co wyróżnia piątą edycję Kongresu Safe Place, to liczba debat eksperckich. Zaplanowaliśmy 21 debat, rozmawialiśmy o zarządzaniu kryzysowym, o zarządzaniu ryzykiem, o przygotowaniu obronnym, o cyberbezpieczeństwie, o przygotowaniu data center, o rozmaitych tematach, które oczekiwali od nas uczestnicy, z którymi planowaliśmy nasze wydarzenie. Wydaje się, że wiodącym tematem w tym roku było przygotowanie obronne obiektów, i wydaje nam się, że w kolejnych edycjach kongresu ten temat będzie traktowany również priorytetowo. Jak co roku, wartością znaczącą naszego kongresu były warsztaty, na których praktycznie reagowaliśmy na ataki masowego zabójcy, a co więcej, zarządzający bezpieczeństwem w obiektach projektowali swoje rozwiązania w zakresie koordynacji działań w przypadku takich zamachów. Dodatkowym modułem było udzielanie pierwszej pomocy. Tutaj przy udziale ekspertów i trenerów z Centrum Ratownictwa nasi uczestnicy praktycznie realizowali czynności udzielania pierwszej pomocy. Dwa moduły były poświęcone praktycznym czynnościom w obszarze projektowania i zarządzania elementami zabezpieczeń technicznych w obiektach. Także dużo praktyki, dużo dynamiki. Nasi uczestnicy byli bardzo mocno zaangażowani, zajęci i usatysfakcjonowani po tym praktycznym dniu.